Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro, a to jest nowa mapa w rozdziale trzecim. No i trzeba przetestować, widzowie, trzeba po prostu przetestować taki luźny odcinek z grania. Powiem wam szczerze, że są wspomnienia dobre, w sensie, no wiecie, to jest tyle nawiązań do starej mapy i tak dalej. Z tego co Adam mi mówił, bo w ogóle Adam jest na odcinku, przywitaj się, Adam. No właśnie, jest tu podobno dużo miejscówek ze starej mapy. No jest, jest. No tak jak masz ten wulkan. No, no, no. Standardowo tutaj. Tutaj masz miasteczka Azteków. No a to też jest z jednego rozdziału. Tak, to jest cała pustynia, co nie? Mega klimacik ma cała mapa generalnie. Tak mogę powiedzieć. Jak na razie tylko wylądowałem dwa razy. Tutaj od razu zginąłem i tutaj z Adamem wylądowaliśmy. Kilka fragów zrobiliśmy i też w sumie padliśmy. I to generalnie jest spoko miejscówka. Mamy tutaj wyrwy i generalnie tutaj jest safe do otworzenia. Ogarniacie to? To jest fajna sprawa. Ale najlepsze to, że można tylko we dwójkę. No ta, 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 ta. Patrzcie na to, to ma kolimator, celownik, ogarniacie to? To jest chyba moja ulubiona broń, taki wiecie, karabinek w tym sezonie. Mam takie wrażenie. Dobra, powiedz mi, co robi ten sok żłob, bo ja nie chcę tego zmarnować, a to może być dobre, co? Jak go wypijesz, to przez pewien czas to się leczy. O, czyli taki siorb, co nie? Ej, tutaj jest wyrywa generalnie. Zapadł ziomki przed nami. Powalimy jednego. Weź i traf, minus 30. Leży, dobra. To możemy lecieć to teraz po itemy. To możesz ten wyrwa podlecieć. No właśnie, właśnie do niej lecę. Cyk, wyrwa. Dawno nie latałem taką wyrwą, która jest centralnie na mapie. Wydaje mi się, że oni lutu raczej nie mieli, no bo to są boty, co nie? Raczej. No tam mało, mało co było. Chociaż nie, no coś jest. Jakieś leczenie? Coś tutaj mieli. I pompa, w ogóle pierwszy raz w tym sezonie mam pompę. Jakby nie patrzeć. Nie mogę tego, dobra, zostawiam tego sok żłopa. Strzelał gdzieś się? No właśnie, strzelałem się przed nami. Gdzie na zachód, no, no, no. Czyli tam ziomkę widzę na końcu. I strzelaj do niego, ja lecę na budynek tutaj już. O, snajperka tu leży, dobra, biorę snajpera. Snajperka uważa, oni... ona ma strach. Oni, właśnie wiem, oni są w stronę tej stacji, pode mną jakiś jest. Ja bardziej się zajmę tym miejscem. O kurde, slajda zrobiłem. Mam kolejnego. Dostał, leżał we dwójkę. Ja dobiłem jakiegoś ziomka. Ale, no... ale tam jest jego kolega. Kurde, dziwnie, dziwnie się gra, ponieważ te slajdy. Wierzam sobie na ziomeczka i ja się slajduję. The fuck? Jest tam, jest tam. Jest, jest tam. Leży, jeszcze jeden był chyba. Ty, sorry, sorry, że tak styluję te fragi, ale po prostu. Wiesz, że z nożem u głowy jeszcze strzelić, został. Tak? No to dobrze. Ale broń w tym sezonie jest tak fajna, nie wiem, tak mi się dobrze gra, że to jest hit. To? Ale to strzela. Taran! Dobra, jedziemy sobie taranem, wsiadaj, wsiadaj. O kurde. Lama, 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 lama. Zbieramy ją. O, 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 no walnę ją. I teraz ona powinna być, właśnie, zdezorientowana. Ale seryjka. Kradnę, kradnę, kradnę wszystko. Powiedz mi, że dalej da się tak fajnie latać. Tak, bo latali już ludzie. O kurde, dobra, to jednak nie działa tak jak kiedyś, bo to leci po prostu sobie w dół. Czy my tu już mamy strefę? Nie, to jest po prostu taka mgła. Okej, okay, dziwnie to wygląda. Ja chciałbym pojechać na biom zimowy. Tak, całkiem szczerze. No to już masz zim. No właśnie, strzelałem się na lewo. No i tyle z zimy by było, widzowie. Jest ziemek na dole. No jest, jest. Aha. Przepraszam, przepraszam, że go znowu dobiłem, no. A. No to dostawi ze snajperki i cztery no. bomby. Nie, ja mu hita tylko sprzedałem, ale to samo tak wychodzi, no to nie jest moja wina. W ogóle te postacie powolone mega szybko biegają. Mamy nad sobą. Dobra. Dobra, czekaj, próbuję coś tutaj zrobić. Oho. Nie. Mi się tak jeszcze dziwnie gra, więc... staram się pomóc, ale to nie jest takie proste. Nie, ja z tej pompy jeszcze nie potrafię nic. O, jest zupełnie nie pomagają. Trzeba się przyzwyczaić do tych wszystkich nowych itemów. O, nie trafiłem go. Poczekaj. Leży. On się chyba zblokował, ja się zblokowałem, no i... no i S. Widzowie, wydaje mi się, że tutaj na tym białym pustynnym zima będzie tylko na czas świąteczny, a później ona stąd zniknie i będzie tylko gdzieś tam na mapie. No na razie tego nie widzicie, bo nie mam jeszcze odkrytej, ale ona będzie gdzieś tutaj, a tutaj już nie będzie tego śniegu. Ale to ładnie wygląda. No jest w szoku. To jest przepiękna giereczka, przepiękna na tej nowej mapie. Ale dostaję teraz serię. Pobani, pobani, pobani. Mam od razu to ona się nie rusza.
Very nice. Czasem ją aż baguję. Powiem ci tak, Adam i widzowie, że czuję się, jakbym grał w totalnie nową gierkę, no bo nowa mapa. Ja biegnę przed siebie, widzę, że na mapie jest jakaś duża miejscówka, ale ja nie wiem, co to jest. Ja totalnie nie ogarniam, co tu się dzieje. Autentycznie, to jest klimacik jak w rozdziale pierwszym. Tak, ale jak podniesie snajperkę. O, no. Poczekaj, ale bomba będzie. Widzę go. Poczekaj, to dwójka. To strzel? Ja będę po tobie strzelał. Jest małpa stanęła? Zbiłem Kewa, ty nie trafiłeś, no ale unlucky, unlucky. Jeszcze gdzie słyszę? Jeszcze były strzały z prawej strony. Ciężarówka mi minęła. Biegnę ci pomóc, tylko jest taki problem, że ja znowu mam zagrożenie na pół ekranu. No tutaj, on ma mało, ten ma mało. No, będzie problem. Będzie problem, wiesz? Próg mamy mega low. Co jest? Nie, nie traf... ty! No, dla mnie te bronie są takie... Wyjmuję pompy i nie strzelam z pompy, ja nie wiem, to jakiś misklik. Dobra, patrz na to. O nie! O nie! No nie! Ja nie mogę. Bardziej no. Są. Będzie problem, co? O nie! Podmienili mi to! Podmienili mi to! Ciężary są potężne, tak szczerze. O-o. Nie chciałem spadać. No nie! Nie, oni są. Nie da się spokojnie. Gawro mnie zabił. To chyba Polak. No. No i słuchajcie widzowie, mam nadzieję, że wam się podobało. Taka pierwsza gierka na odcinku. Jak dla mnie mega spoko się gra, mega klimacik po ten nowy rozdział. Tylko trochę nie poszło, no nie udało się wygrać. 7. miejsce, nie jest najgorzej. Ja się z wami żegnam, pa, pa. No i cześć.